Cześć! Dziś opowiem Wam o tym, jak moja twarz przebyła transformację z tego, co za chwilę zobaczycie na obrazku, do tego, jak wygląda teraz. Jak widać, problem z trędzikiem był gigantyczny i bardzo długo próbowałam się z tego wyleczyć. Próbowałam różnych metod, chodziłam do dermatologa i próbowałam różnych maści. Męczyłam się z trędzikiem od podstawówki, z przerwą na antykoncepcję gdzieś po drodze, która naprawiła moją cerę tak, że wyglądałam tak jak teraz. W końcu znalazłam swoją własną metodę pielęgnacji, która przez ostatnie pół roku wyleczyła moją twarz w takim stopniu, że na co dzień nie muszę już stosować grubej warstwy makijażu. Praktycznie używam tylko pudru, żeby wyrównać pewne cienie na twarzy, ale to wiadomo, każdy coś takiego ma. Pryszczy już praktycznie nie ma nigdzie. Nie ma. Tak. Jako, że jest to metoda wypróbowana przeze mnie przez to pół roku, postanowiłam, że się z Wami podzielę, bo może komuś to pomoże. Wiadomo, każda skóra jest inna, ale może akurat Wam ta pielęgnacja przypasuje tak bardzo jak mi i również wyleczycie się z trądziku domowymi sposobami i domową pielęgnacją. Mam tu takie kosmetyki różne i pokażę Wam, jak to działa. Każdego dnia zaczynam swoją poranną toaletę od umycia twarzy ściereczką do demakijażu. Wiem, że to jest ściereczka do demakijażu, ale jednak zaczynam od tego swój dzień i później też kończę swój dzień. Praktycznie moja pielęgnacja polega na tym samym i rano, i wieczorem. Najpierw używam ściereczki do demakijażu. Jak twarz jest już czysta, to przechodzimy do punktu drugiego, czyli toniku z wody różanej. Używam go zamiast takiego normalnego toniku, robię prysk, 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 jak na załączonym filmie. Przechodzę do punktu trzeciego, czyli posmarowania twarzy serum z olejkiem z drzewa herbacianego marki The Body Shop. Oczywiście wszystko musi się dobrze wchłonąć, więc jak już serum z olejku z drzewa herbacianego dobrze się wchłonie, to przechodzimy do punktu numer 4, czyli żelu aloesowego Holika Holika. Bardzo dużo osób mówi o tym żelu. Ja osobiście polecam go na wszystko. Najchętniej kąpałabym się w tym żelu, bo jest tak wspaniale nawilżający i tak odświeżający, że czuję się, jakbym kąpała się w płatkach róż. I tak właśnie wygląda moja codzienna pielęgnacja. Powtarzam ten rytuał i rano, i wieczorem. Do tego makijażu nie używam niczego więcej oprócz tej rękawicy, ponieważ uważam, że za dużo produktu to też niezdrowo. Więc to jest bardzo dobry zestaw, który każdemu sprawi radość i będziesz szczęśliwy z tego, jak wygląda jego buzia później po wykonaniu całego tego rytuału. Oprócz tego dwa razy w tygodniu używam maseczek w płachcie, najczęściej nawilżających lub rozjaśniających, ponieważ świetnie działają na przebarwienia trądzikowe. Maski w płachcie wygrywają z normalnymi maseczkami, ponieważ łatwo jest je zastosować. Może nie są tanie, ale dla leniuszków są idealne, ponieważ nie musisz później iść do łazienki i zmywać jej z twarzy. Wystarczy, że ją zdejmiesz i srób, możesz iść dalej. Linki do wszystkich kosmetyków znajdziecie w opisie. Jeśli podobało Wam się to, co mówię, lub chcecie wiedzieć więcej, zasubskrybujcie kanał i napiszcie komentarz, co byście chcieli wiedzieć więcej, co byście chcieli tu oglądać. Ja się chętnie dowiem. Zapraszam również do polubienia mojego Instagrama.